A jeśli złodziej mój okraść chciałby, by to do czynienia ma z panienką miał. Przyszli wieczymy mi do gospody, aby pożywić nieco się. Dali kaczmach pokwie mięsa, by przyrządzili ładranikie. Kupili także chleb i gigino, a że mieli i wolny czas. Poszli na tych miastach do świątyni, aby się modlić wszyscy w dach. Że nazywała się Rocamadour. Przyszli pielgrzymi mi do gospody, aby pośwignić nieco się. Dali służącej porcję mięsa, by przyrządziła dla nich je. Kupili także chleb i wino, a żeby mieli i wolny czas. Poszli natychmiast do świątyni, aby się modli wszyscy wraz. Powracają na wieczerze, już czują u gustach mięska smak. Lecz tak nie dawaj tak, już uwierzy, jednej z dziewięciu porcji brak. Więc biegają po gospodzie, pragną znaleźć mięso swe. Lecz nie znajdą, choć szukają w okach, a czmarkach, a skradłach, a je. Słyszą dziwny hałas, jakby głośno blaskał ktoś. Skacze w kącie skrzynia cała, jakby w środku żyło. Odpiewają, zaglądają, w środku widzą porcję swą, która skacząc oskarżała gospodynię karczmy złą. Wszyscy gegendy rozjawiali, przy biegach każdy, który mógł wysoko baczyć mięsa kawał, coś wiege tak jak po skrzyni tłuku. Mówią, zalili go na sznurku do kościoła, jeśli go wychwalają naszą fają, która uczyniła to. Thank you.
Thank you.